witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć o Afryce. Konkretnie może poruszę temat Egiptu, tam znajdują się wielkie piramidy. Te piramidy w pewnym sensie zaburzają energetykę pola magnetycznego Ziemi, także nie ma tam wiele opadów deszczu właśnie w tej strefie. W związku z tym, że te piramidy odpowiednio działają energetycznie, by tych opadów w tej strefie nie było. Czyli wysuszają po prostu dany region. W bardzo dawnych czasach Afryka była zielonym kontynentem, posiadała wiele jezior, posiadała wiele rzek. Był to zupełnie inny kontynent. Ale z czasem pobudowano wielkie piramidy. Jedne już były wcześniej, 10 tysięcy lat temu, drugie zbudowano 5 tysięcy lat temu. I po prostu te piramidy zaczęły działać w taki sposób, że powodowały brak opadów w danej strefie. A szczególnie jeśli chodzi o Egipt. Tam jest ziemia bardzo wysuszona, nie ma dużo opadów. W związku z tym, że piramidy działają energetycznie na energię minusową na zewnątrz, wewnątrz mają energię pozytywną, czyli plusową, plus 18 w środku, minus 6, minus 8 na zewnątrz. Dlatego chciałbym wam, drodzy kochani, powiedzieć, że piramida, jej kształt wpływa na pole, na zaburzenie pola magnetycznego naszej planety. Jeżeli to pole jest zaburzone, no to wówczas, drodzy kochani, występuje brak opadów deszczu, tak w przypadku piramid egipskich. Jeżeli są to piramidy takie, jak są gdzieś w Hondurasie, gdzieś w Meksyku, to są piramidy schodkowe. Te piramidy mają funkcję nawadniającą, czyli po prostu piramida schodkowa nawadnia, powoduje skropanie się pary wodnej, kumulowanie się chmur i w efekcie powstawanie opadów deszczu. Po prostu ludzie w dawnych czasach znali się na tej energetyce, znali się na tych polach energetycznych Ziemi, także budowali w pewnych miejscach odpowiednie piramidy, dzięki którym mogli nawadniać swoje pola kukurydzy w Meksyku czy ewentualnie w Peru. Także jeszcze raz chciałbym poruszyć temat Kamerunu, które są pilnie strzeżone, nie ma o nich informacji ani w internecie, ani nie ma w żadnym źródle informacji o tych piramidach z Kamerunu, które są olbrzymie, które są znalezione w dżungli. Pilnuje je odpowiednie plemię, które po prostu nie zdradza tajemnicy tych piramid, ale te piramidy po prostu istnieją od wielu tysiącleci również w Kamerunie. Dla osób, które są ciekawe i lubią ten temat, mogą po prostu podróżować do Kamerunu, by te piramidy odszukać. To by było, drodzy kochani, tyle na temat piramid. Ja jeszcze raz zachęcam was, drodzy kochani, do zakupu aronitu od promiennika mineralnego na linku pod YouTube'em. Od siebie się żegnam, pozdrawiam z Teneryfy i do widzenia.